co bym mógł doradzić osobie, która chce spróbować van life'u? Trzeba to zrobić po prostu. Ja spróbowałem, jestem bardzo zadowolony. Nauczyłem się trochę więcej otwartości i takiego spokojnego podejścia do życia. Poznawanie nowych rzeczy to jest chyba jeden z większych plusów van life'u. Cześć, jestem Igor. Oryginalnie z Polski, z południa, ze Śląska, ale ostatnie 15 lat przeżyłem w Anglii. Tam pracowałem trochę w budownictwie, ostatnie parę lat jako kierowca. Po prostu robiłem to, co lubię. Bardzo fajnie, ale doszły takie momenty w życiu, że chciałem spróbować czegoś innego. Tego vana miałem od 2014 roku, od nowego. Szkoda go było sprzedawać, pozbywać się. Pomyślałem, że warto byłoby spróbować go jakoś inaczej użyć. Na początku wrzuciłem materac, kupiłem taką zwykłą toaletę plastikową, jakaś kuchenka gazowa, zacząłem jeździć trochę po Anglii, zjeździłem południowe wybrzeże. Tak się to spodobało, że postanowiłem zrobić przeróbkę i zacząłem się bawić w budowanie. Na początku miałem dwa 100-watowe panele fotowoltaiczne przyklejone. Niestety nie działało to praktycznie wcale. Założyłem normalne 2 x 355 watów. Zeszłoroczny dodatek. Założyłem sobie takie małe okienko otwierane, przesuwne. Super sprawa. Trochę świeżego powietrza. Jeszcze jedną rzecz, którą widać z tyłu, u góry. W zeszłym roku założony tarasik. Były testy, 3 osoby przesiedziały, wysiedziały, na dół nie spadły, także jest dobrze. To jest Kostek. Jeździ ze mną od mniej więcej 4 lat. Przejeździł Anglię, Szkocję, Europę w większości. Urwali mu głowę w Bytomiu pod blokiem. Pamiątka z Turcji, okienko przesuwne. Tutaj miałem normalne, tak jak z drugiej strony na drzwiach, pełną szybę. Vana kupowałem w Polsce w 2014 roku, ale ze względu na to, że mieszkam w Anglii 15 lat, musiałem zmienić tablicę na angielskie, także został przerejestrowany, ale kierownica jest dalej po naszej dobrej stronie. Najlepsza rzecz, najtańsza, chińskie Webasto, 4 lata, 4 zimy, sprawdza się w środku przy minus kilkunastu czasami stopniach, można spokojnie egzystować. Światełka pod kuchenką, znaczy no w kuchni, tutaj na początku też kupowałem najtańsze chińskie taśmy LED-owe przyklejane tutaj w żłobienia, w profile. Padają niestety. Niby mają mieć kilka tysięcy godzin żywotu, a szkoda gadać. Kuchenka dwupalnikowa, butla gazowa. Lodówka 110 litrów, jak widać, szukałem dużej lodówki. Bardzo popularne w Anglii były małe 50-litrowe lodówki, ale ponieważ jak widać, ja lubię jeść, także 110 litrów trochę zajmuje, ale sprawdzałem wczoraj minus 18 stopni w zamrażalniku, daje radę. Naczynia, zwykłe rzeczy,
domowe u góry, trochę kuchni, trochę jakichś szmatek, różne rzeczy powpychane niestety, ale miejsca nie jest zbyt dużo. Dwucalowy telewizor, niestety lubię oglądać YouTube i Netflixa, także wieczorami albo jak jest brzydka pogoda, deszcz pada, bardzo przydatna rzecz. Czujnik dymu, mam dwa, bo jednak jakby nie było, to jest mała powierzchnia, ścianki z jakichś na pewno łatwopalnych elementów, zresztą tam jest sklejka, wszędzie pełno drewna, zainstalowałem sobie dwa. Czujniki dymu, jednak nie chciałbym się spalić. Segregatory, organizery, jakkolwiek by to nie nazwać, to jest składowisko rzeczy potrzebnych bardziej, ale nie wiadomo, gdzie to ma leżeć. Mając vana, doszedłem do wniosku, po co mam wynajmować dom albo kupować dom, jeżeli tutaj mam wszystko, mogę podróżować. Mniejsze koszty, co znacznie ułatwia dysponowanie pieniędzmi zarobionymi. Jeżeli chodzi o moje etapy, czy tam fragmenty życia, to są bloki kilkumiesięczne, że mieszkam i pracuję w jednym miejscu w Anglii, no ze względów finansowych. I są fragmenty właśnie podróżowania albo siedzenia w Polsce, jeżeli trzeba jakieś sprawy pozałatwiać. Tutaj były dwa miejsca siedzące, dlatego zostały jeszcze oparcia. Tutaj było wejście, wyjście, w dwie strony działało, ale ze względu na to, że przerobiłem łóżko, tutaj mamy normalnie ikeowskie szczebelki. Z tyłu moskitiery, na bocznych drzwiach tak samo. Tutaj jest jedynie taki mały mój bagażniczek. Przetwory różnego rodzaju. Napoje tak samo. Tego tutaj nie ma oczywiście. To jest dla znajomych, dla przyjaciół, ludzi poznanych na drodze. Słodycze i takie różne inne. Moja elektrownia plus kącik majsterkowicza. Kamerka, bo tutaj mam zamontowany miernik baterii. Także widzę, jak wyglądam z prądem, jak stoję z prądem. I dzięki temu, będąc gdziekolwiek, mogę sprawdzić sobie stan baterii przez internet. Przetwornica, przełączniczki, regulator ładowania, bezpieczniki. Główny wyłącznik prądu. Mamy łazieneczkę dużo, za duża moim zdaniem, ponieważ 1,15 m na 70 cm bez problemów dwie osoby się można kąpać, brać prysznic, wolno stojący kibelek, zwykła domowa suszareczka do suszenia, no niestety czasami coś się zmoczy, czasami trzeba coś przeprać albo dosuszyć. No i tutaj mamy ostatni fragment, czyli część dzienna z moim nowym okienkiem. Hej! Fajne okienko. Przyglądam się właśnie z drugiej strony, podoba mi się. Podróżowanie i życie w vanie jest na tyle ciekawe, że cały czas się jest w innych miejscach, widzi się inne widoki. Ludzie, których się spotyka, to jest chyba największy plus tego wszystkiego, przynajmniej w moim odczuciu. Mam pełno znajomych vanlifersów na full time'ie albo mieszkający częściowo w vanie. Można posiedzieć parę dni w jednym miejscu, można z niektórymi przez kilka dni
pojeździć jakiś etap, spędzić razem, później się rozjechać, kogoś innego się spotka. Co bym mógł doradzić osobie, która chce spróbować van life'u? Trzeba to zrobić po prostu. Nic nie stoi na przeszkodzie. Lepiej jest spróbować po tygodniu, po miesiącu albo po dwóch miesiącach powiedzieć nie, no jednak niestety to nie jest dla mnie, niż siedzieć przez kilka lat później i się zastanawiać, kurczę, a może jednak można było spróbować, trochę zawaliłem. Ja spróbowałem, jestem bardzo zadowolony. Były oczywiście ciężkie czasy, nie powiem, że jest wszystko ładnie, pięknie, nowych rzeczy trzeba się uczyć. Nauczyłem się trochę więcej otwartości i takiego spokojnego podejścia do życia, takiego chillu, spokojnego życia, można się gdzieś zaszyć w pięknych górach, w lesie albo posiedzieć na plaży. Poznawanie nowych rzeczy to jest chyba największy plus van life'u, jeden z większych plusów van life'u. Igor, bardzo serdecznie dziękujemy Ci za zaproszenie do wnętrza i do swojego życia, że powiedziałeś nam o swoich przygodach. Powiedz jeszcze naszym widzom, gdzie można znaleźć Cię w internecie. W internecie, na Instagramie na razie jestem jako Igor Van Life. Wam, drodzy widzowie, dziękujemy za obecność, za to, że byliście dzisiaj z nami. Dajcie nam znać, które rozwiązanie najbardziej podoba Wam się w wanie, w wandzi Igora. Życzymy Wam dobrego dnia albo dobrego wieczoru, przepięknego tygodnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Ewentualnie co się nie podobało też. Dokładnie. Czekamy na Wasze komentarze.